Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie we współpracy z Zespołem Szkół w Malinowie i Towarzystwem Miłośników Ziemi Działdowskiej organizuje projekt zatytułowany Emilia Sukertowa-Biedrawina – Znana i Nieznana. Jednym z jej elementów była gra miejska, w której mogli uczestniczyć uczniowie szkoły w Malinowie. Na 5 stanowiskach młodzież dowiedziała się różnych faktów związanych z życiem i działalnością Emilii Sukertowej-Biedrawiny i przy tej okazji miała też szansę, żeby dowiedzieć się o naszym projekcie, który realizujemy już z początku miesiąca. W ramach tego projektu poza grą miejską odbył się też konkurs rysunkowy dla dzieci, gdzie rysowały one ilustracje do Diabła na Mazurach. Następnie 9 września odbył się rajd rowerowy trasą z przewodnika Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Teraz właśnie trwa gra, a potem odbędą się jeszcze wykłady dotyczące Emilii Sukertowej-Biedrawiny i projekt zakończymy wydaniem na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentacji multimedialnej poświęconej życiu i działalności pani Emilii razem z audioprzewodnikiem. Nie udałoby nam się zrealizować tego projektu, gdyby nie środki finansowe uzyskane przez naszą bibliotekę z Muzeum Historii Polski w programie Patriotyzm Jutra. Także cieszymy się, że dzięki temu działdowianie i okoliczni mieszkańcy będą mogli sobie przypomnieć postać tej wyjątkowej kobiety, działaczki oświatowej, historyczki, pisarki, której jakby działalność na terenie Działdowa i wkład, który i serce, które ona tu włożyła, procentują do teraz. Pracownicy Biblioteki Miejskiej i nauczyciele szkoły w Malinowie przygotowali specjalne miejsca, w których uczniowie poprzez zabawę i zdrową rywalizację poznawali szczegóły z życia patronki swojej szkoły, Emilii Sukertowej-Biedrawiny. W różnych punktach zespołu szkół umieściliśmy 5 dotyczących życia i działalności Emilii Sukertowej-Biedrawiny punktów. Jeden dotyczy jej młodości i edukacji, drugi to patronka i opiekunka, trzeci to twórczość Emilii Sukertowej, czwarty to jej związki z Mazurami, a piąty to tułaczka wojenna i lata powojenne. I każdym z tych punktów dana grupa dowiaduje się jakiegoś fragmentu życia patronki i musi wykonać jakieś zadanie. Potem następuje jakby sumowanie tych punktów i ogłaszamy zwycięzcę gry. To jest takie połączenie jakby ruchu z zabawą i edukacją. Rywalizacja była bardzo zacięta, a ilość zdobytych przez poszczególne drużyny punktów zbliżona. Konieczna była dogrywka, po której wyłoniono zwycięzców. Warto dodać, że wygranym był każdy biorący udział w zabawie, bo oprócz zdobytej wiedzy wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.